Nowa seria jest kolejny z Hearts of Iron 4. Gramy jako historyczna Francja, historyczna nie na zasadzie, że upadniemy jak ostatnie cioty, historyczna na zasadzie, o to już akurat perfekcyjnie siadło, historyczna na zasadzie Marco Polo i Bridge Incident do grania do 39 roku. Zobaczmy, czy z tymi fortyfikacjami byłem, to co zrobiłem było, miał jakikolwiek sens. Jeżeli mi upgrade'uje tylko do czwórki, to nie miało to najmniejszego sensu, że rozbudowałem, no ale człowiek uczy się całe życie. A Francja to w sumie tak... Grałem na multi z Kałachem. Grałem wtedy, jak robiłem tą, że mam podbić Niemców Francją i mam przetrwać Francję do 45 chyba, czy 48 bez upadku. I grałem wcześniej, żeby popróbować Francją, czyli Francją bardzo mało ogólnie grałem. Mamy heavy tanki. Max Planning jeszcze nie ma co lecieć. A pójdę już w komputry. Rozbuduję komputry. Oktober. Kiedy nam ten disjoint powinien government zlecieć? Chyba, że już zleciał. Nie, jeszcze jest. A, muszę pójść to. Najpierw. W Alpine Force idziemy w to. Wtedy zobaczymy. Lecimy oczywiście fortyfikacje wojskowe. Jak tam wasza wojna? Dostali Beijing, a to nie było historyczne akurat. Oni nie oddali chyba Beijingu i tak dalej, Chiny. Ale co, war with China. Tu macie jedność narodową. 8-5, bo 5% dostają jak... Jak Chińczycy tutaj nie oddadzą im tego i dostają chyba też National Unity, jak wygrają z Sowietami na granicy. I zaraz kończymy Disjoint Government i lecimy z punktami jak pojebani do przodu. Niech pójdzie radio, byśmy mogli posłuchać Radia Maryi. I się boję, że skoro oni wygrali w 37 wojnę domową, o, dosyć szybko pójdą Joint to Oxys, chociaż może jest szansa, że w ogóle nie pójdą. Okej, jebła wojna, zaraz pójdą właśnie wsparcie dywizji od państw komunistycznych i faszystowskich. Shit, no mówiłem. Czwartego, bo no czwarty był normalnie tutaj chyba. Dobudowali nam tylko. Lecimy tak, Defensive Strategies, Unii Army Reform. I na koniec fortyfikacje na linii Maginota i lecimy metropolitańską Francję. Bo jak ja nie widzę, żeby gdziekolwiek mogło pójść... mogło pójść zmiana na te 25%, czyli na tą wczesną mobilizację. Bo u Kałacha, jak grałem z Kałachem, to chyba w ten sposób przeszedłem na to. Nie jestem kuźwa już pewien tego. Ja już niczego nie jestem pewien. No, podpierdala mi w ogóle. Miałem. Co to jest? Okej. Okay. No w sumie jak dostanę więcej fabryk, to lepiej. Miałem w ogóle paraliż senny, kurwa, jak ja... Jak miałem ten, zrobiłem streama jak po tej nocy, co miałem paraliż senny. O, mogę robić więcej dywizji. Zrobiłem wtedy streama i opowiedziałem o tym paraliżu sennym. Ach, i później, następnej nocy, tak mi się chujowo sypało. Zanim zasnąłem, bo bałem się, że znowu mi paraliż senny wskoczy, a w sumie nie chciałem już tego paraliżu sennego. Aż w końcu, kurwa, zasnąłem, po jakimś długim wpizdu czasie. Tu będziemy atakować konwoje niemieckie. Będziemy atakować jakiekolwiek konwoje, nie możliwe, że japońskie na przykład i tak dalej, które będą z Niemiec płynęły. Albo włoskie. Jak będę jakim cudem przypłynął Anschluss of Austria, a nie wziąłem tutaj Partial Mobilization. Teraz ładnie wskakujemy już szybką budowę Defensive Strategies.
Armii Reform, bo już spadł ten disjoint government, będzie wszystko ładnie lecieć. Tutaj można to rozbudować wszystko. Jeszcze bardziej, taką linię zabudowy we Francji zrobimy. Tutaj mamy drugi poziom. Jeżeli zrobimy przedłużenie linii Maginota i nic tam się nie rozwinie, to jestem już tego pewien, że... Jestem pewien, jak to działa, o tak powiem. Będziemy jeszcze w heavy tanki na 3 fabryki na przykład. Jeszcze więcej infantry equipment. Zaraz potem pójdziemy już do doktryny wojskowe. A niech pójdzie ten pan, bo już mnie tutaj kurwa w chuja robi z tymi 50 punktami. To by się Charles de Gaulle także, żeby przyspieszyć tą doktrynę. Chociaż ten Henry Giraud też mógłby być, ponieważ nie sądzę, że te 3% jest aż takie ważne. Chociaż to zawsze zabiera te kilka dni badań. Za 150 punktów aż. Nie wiem, czy jest worth it. Jeszcze tego pana mogę przeszkolić. W armii ogólnie posiadamy 700 tysięcy ludzi. Dobra, niech jednym pójdziemy już w doktrynę planu wielkiej bitwy. A tu pójdę w to. Żeby pójść od razu w lepszą broń. Mas 38. No to fajną masz tutaj ikonkę Francjo. Oryginalną, wcale nie niemiecką. Chyba rzeczywiście tak wyglądały ich bronie. No, raczej oni nie mieli już broni nowych w 40 roku. Bo kurwa nie istnieli. Spadł nam ten duch w końcu, czyli wszystkie minusy pospadały. Poza Protected by the Maginot Line, bo mamy Planning Speed. Max Planning dzięki temu mamy zwiększony. Diverter Fighter Production. A szkoda, no bo fabryki cywilne nam skoczyły. Mieliśmy minus 5% fabryk cywilnych. Dlatego dowziąłem w sumie. Niech się rozbudowują fabryki wojskowe. Low manpower. Zrekrutujmy wszystkich. Tak. Infantry equipment. Ojojojojojoj, nieźle, źle, co ja odjebałem. 15, cyk. I wy polecicie na granicy z Belgią. Liczę, wierzę, że Belgowie pozwolą mi na przemarsz. Jak się spytam ładnie, jak ładnie poproszę. Nie wiem, czy nie musiałbym relacji polepszać, ale to chyba może nawet nic nie pomóc. No bo skoro 10 relacji da 1 punkt, to by mi dało do 10 co najwyżej. Jak mi pozwolili przejść przez siebie, to już bym ustawił wojsko na granicy tutaj. Okej, okay, to dobrze. Ja się bałem, że jak weźmiemy cel tutaj, Grand Battle Plan, wcześniej niż ten Disjoint Order, Disjoint Government i tak dalej, te minusy by spadły na land doktryny, to by cały czas się robiło na starej prędkości, ale jednak nie, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodziło. A studę ten land. Oczywiście oddajemy. A nie, dostaliśmy podwójne forty. Chyba tutaj dostawaliśmy też podwójne forty. A z czwórką raczej damy radę. Jugoslavian Aircraft Purchase. Skończyło się. Porobiliśmy to, porobiliśmy. Lecimy Metropolitan France, ponieważ dostajemy tutaj więcej budowli. 150 punktów. War Economy jeszcze nie. Piątki nie mogę pójść. Najpierw będzie tuż przed wojną punktów zbierać te 150, żeby zwiększyć sobie pobór ludzi. A tutaj coś ciekawego. 5% Political Power Gain. Tu zdelegalizujemy komunizm, więc nie mamy się co martwić. Jestem z powrotem. Tęskniliście po mojej pauzie.
Nawet jak Luksemburg ogólnie przedrął się przez Luksemburg, to niemal wino to nie upadnie. Fajna rzecz. No właśnie, miałem zobaczyć, co im mam dać. Ja nie widzę żadnych takich dobrych już ludzi, doradców. I military teoretyk chyba byłby najlepszym pomysłem obecnie. Te doktryny przyspieszyć. Charles de Gaulle, no sorry Charles, ale... 100 punktów, prawie 100 dni, tak 70, nie wiem, około na oko, czy 1,30. No to tak średnio mi się to widzi, Charles. No chyba nie muszę nic dawać żadnego kopu, chyba że jeszcze tutaj bym dał im sprzęty wsparcia, na przykład rekonesans. Tak. Motoryzowanych mam dużo, ale niech się robią. Na przykład będę mógł je do czołgów później dowalić. Ważne, że mam to wyposażenie piechoty dużo. Chyba dorobisz tak do końca ludności. Niech 10 koła zostanie, albo nie 10 koła. 20 koła, bo będę chciał później jeszcze do tych dywizji dorzucić okopanie jednak. To jest już cała armia, którą możemy zrekrutować na razie przed wojną. Niestety nie mam jak Polacy tych 2,5% ludności więcej. Jesteśmy demokratyczni, nie możemy tego zmienić, bo gramy historycznie. Przynajmniej z opatrzeniem nie powinniśmy mieć problemów do wojny. Dorobimy ponad 100 dywizji. Gdyby Polacy grali tak jak gracz gra, czyli że napierdala tego wojska jak pojebany. Ale to nie to słabo idzie, ty kurwa Polszo. Wielka wspaniała Polszo, co ty odpierdalasz? Nie wiem jak tam ci podesłać wojska, żeby cokolwiek zrobić, cię uratować. Chętnie bym to zrobił, nawet nie wiecie jak bym to zrobił, kuźwa. Ale nie mogę. A oni dostali za Oldzie. A nie, oni nie dostawali za Oldzia później, przy kolejnym rozbiorze? Zdawało, że przy kolejnym. Civilian Factories, później lecimy Military Factories. Uuu, ale się rozbudowało pięknie. Tak, niech to pójdzie. Jak tam surowce? Wyrabiają się. No dawać, ściągać ode mnie. Dużo stali. Tutaj mogę zrobić tak. Czekajcie chwilę. W ten sposób. Pójdzie jedno w czołgi tutaj, jedno w czołgi tutaj i teraz lecimy. Te czołgi biorą po jedną ropę, te czołgi też biorą po jedną ropę, okej, czyli doskonale wyjdzie. Liczone co do centymetra, co do cala. Dywizje. Rekrutuj już wszystkie. Przetrenuj, oni już są przetrenowani. Zostali ci jeszcze, niech się szkolą. U nich też tutaj zrzucę i będę miał już całkiem pokaźne wojsko. Ja Włochów nie mam zamiaru przepychać, to jest pewne, nie mam szans z nimi na tej linii. Niemców jak będą mieli tyle wojska, to mogę przepchnąć. Chociażby na przykład tutaj, na tej linii Siegfrieda. Ale tak to nie mam co marzyć, chociaż czuję, że nie upadnę. Tutaj jest stać dzielnie na swoich granicach co najmniej, jak nie na granicach belgijskiej i holenderskiej jeszcze. Tu nie ma co zmieniać. Tutaj Green Attack, Capital Ship, Naval Grand Support. Kurwa, akurat jakiś jedyny logiczny typek Division Attrition jest specjalistą. Jest od morza.
Special Forces, bo w sumie górskie mamy całkiem nieźle. Niezłe. Nieźle rozbudowane i tak dalej pod względem rozpiętości na sam początek. Skoro mamy Special Forces dobrze rozbudowane, przydałoby się im na przykład dać support artylerii. Będą wtedy jeszcze silniejsze. Demon Reich Claims Memel. O, a przy Litwie już nic nie możemy zrobić, tak? Chyba nikt nie może Litwy uratować oprócz samej Litwy, żeby walczyć z Niemcami. No i kilka fabryk wojskowych więcej będziemy mieli. To zawsze ładnego buścika. Tak, cztery. Znowu ograniczamy was tak. W ten sposób. No już przynajmniej z większego problemu z surowcami nie posiadamy. Jest plus. Jedną fabrykę w ciężkie pójdę. To same takie, są te z pojazdami, ale nie mam szablonu na ciężkie czołgi i chyba go nie zyskam w najbliższym czasie. Ale to niższe czołgi po prostu robią. Rekrutuj to 13. Jugosławia Claims Bułgaria. Serio? To było tak historycznie, że teraz wojna pojebnie, czy coś? 50% czasu szybciej na doktrynę. Chyba i skończymy wojnę, jak się druga wojna światowa. Czy znaczy, kurwa, odcinek, jak się druga wojna światowa zacznie. Wojnę to możemy domową na kanale zrobić. Adminofaszyzm. Kontra uciśniony lud widzów na streamach i na grupie. Chociaż na grupie aż takiego adminofaszyzmu nie ma. Tam jest trochę wolności słowa jednak. Ale tylko trochę. Encryption, coś tam. Nie chcę tego czytać. Polyalphabetical ciphers. Kolejna wymuszona pauza, ale dla was to nie robi większej różnicy. Tu się kończą już rekrutować dywizje. Wyszkolić. Rekrutowały się już wszystkie, które były w stanie. Obym nie musiał się tylko cofać do Dunkierki, liczę na to. Spieprzać do Wielkiej Brytanii na kilka lat. Algieria francuska. Jak tam fabryki? O, fabryki ładnie skoczyły, widzę właśnie. Przecież było dużo fabryk. Sprzęt ten zwykły posiadam dużo. Może jednak pójdę w jakieś samoloty. Trochę późno, co prawda. Kolejna fabryka, więcej ropy. Od Stanów. Mało państw od Stanów bierze ropę, ale to się zmieni w momencie, jak już wszyscy będą ze wszystkimi walczyć. Ja macie już wojska. Ze 130 dywizji, jak ja mam ze 117, to już mnie przegonili. Morsko mnie nie przegonią, chociaż mają więcej stoczni. No i oni mają pobór 5% i więcej ludności chyba w kraju ogólnie, niż a jak ja mam 2,5%. Tutaj co możemy pójść? Kapital, może coś na morzu w końcu by się przyszło, przydało. Kawalerii dużo nie mamy. Też motorized, no może być. A niech pójdzie. Potrzebujemy coś na lądzie głównie. Te battle cruisery się porobiły. Dunkirk class. I by to podesprzeć. By się przydało także wesprzeć jeszcze jakieś inne terytoria. A na przykład to by się tutaj przydało, tak myślę. French Somaliland, żeby odciąć tutaj Włochów także morsko.
Z Japońcami nie mamy co rywalizować, a czy mamy co rywalizować z Japońcami? Dobra, nie mamy co rywalizować, ponieważ jednak, że oni mają ponad 200 i jednak tylko Stany i Wielka Brytania mogą rywalizować, ale chodzi mi o to, że nie mamy co rywalizować podsyłając pojedyncze okręty, bo dostaniemy w pierdol, bo by później tak... Sekunda, mamy tutaj dywizje, nieprzetrenowane dywizje. Później będzie tak, że nawet tutaj wyślę jakieś okręty i przypłynie Japonia całą armią mi wpierdolić i na tym się skończy. Trzeba dotrenować te dywizje. Czekajcie, czy robić już... próbować robić szablon na ciężkie czołgi, czy jeszcze dojebać do dywizji górskiej jakieś cokolwiek innego. Chyba coś, ciężkie czołgi się skupia, ponieważ dywizji górskich nie ma zbyt wiele. To co prawda OP tutaj. Tak skonstruowane. Używamy tego boosta do wojsk, do Special Forces. PT. Kuj się PT. Tutaj też możemy się jeszcze doszkolić. Zoksu Miz Italii, tu też niech się przeszkolą. Co przeszkoleni. A więc dołączamy tutaj do linii na Belgię. I zaraz też się wszyscy przeszkolą, cel narodowy. Extra research slot według mnie będzie korzystniejszy. Da nam tutaj boosta do odkrywania i inne pierdoły, ale to oczywiście wiecie. Molotov-Ribbentrop Pact. A Treaty with the USSR to było na czołgi i tak dalej. Zapomniałem. Fabryki wojskowe. Niech jeszcze pójdą tutaj samoloty. Niech pójdą w Naval Bombery jedna. Jedna w Tactical Bombery. A według mnie całkiem dobrze tutaj rozdysponowałem wojskiem i tak dalej. Zrobiłem wszystko, co byłem w stanie zrobić do tego momentu. Teraz według mnie powinienem tylko zbierać punkty do wojny. Czyli sobie zmienić na gospodarkę wojenną i na większy pobór. Albo znacznie większy pobór po prostu. Mieć jeszcze więcej ludzi. Posiadam milion osób w armii. No, to nie jest zły wynik. Francją szczególnie. Co prawda Polską można posiadać więcej do tego momentu. Ale Polska ma też swoje 2,5% tutaj. Tu. Która jeszcze nie poszło. Polska na start wojny miała milion ludzi w armii. Co prawda uzbrojenie dawało do życzenia, zostawiało do życzenia. Natomiast Polacy mieli tylko mniejszą stratę do Niemiec pod względem, że Niemcy mieli chyba 1 400 000 ludzi do ataku, a my mieliśmy ponad 1 000 000 do obrony. Thai Joint Oxys. Molotov-Ribbentrop Pact. I zbieramy punkciki. Poleci Danzig of War, czyli zaraz kończymy odcinek. Construction i Repair. Lepszą broń. Damy teraz. Będzie nam się wolniej produkować, ale zapas broni to akurat my mamy. Ale wolę jednak pójść... Tutaj dostaniemy więcej fabryk wojskowych i pójdziemy w tą Algierię. Cyk. Shit! Zapomniałem. Jak to? A w sumie nie, to też troszkę zjebałem, niech pójdzie to tak. A jak wyposażenie niech teraz jak pójdzie. Ten sprzęt piechoty. Według mnie będzie najlepszym pomysłem. Jak wygląda wasze siły powietrzne? No ja nie mam co z nimi walczyć tutaj nawet, myśleć o tym. Anglicy tak, już tak. Mogę ewentualnie walczyć z Włochami, a to też byłby problem. Całe samoloty skupię na jedną prowincję i kurwa chuj. Proscribe komunizm. A communist treat. The treat that united Germany and Soviet Poles is too great to be ignored. After two countries' agreement for the partition of Poland, we have a difficult choice to make. If we let the party communist Francis operate as they have so far, we open ourselves to internal struggle as the Soviet grow in power.
by proscribing any communist activities or affiliations with Parti Communist Francais, uj wie, we sent a powerful signal to all citizens that we will not tolerate anyone who poses a threat to peace. Traditionally, we have been able to include Parti Communist Francais in political discussions, but as they refused to renounce their allegiance to Moscow, it may be time to take drastic measures. Albo się obrażamy się tradycyjnie, foch, nie będzie komunizmu w kraju. Serio? A nie, to jest faszyzm, czekajcie, tutaj na faszyzmie jest PTM, to jest jakiś Philippe Jours. Jest Tors, bo jak grałem z Niemcami i jest neutralna Francja, którą tam zmarionetkowałem, to PTM był właśnie dowódcą tej zmarionetkowanej Francji neutralnej. Dantish of War. Och, ale to wszystko jebnie, ja to czuję. No proszę, pozwólcie mi przejść, chcę was uratować. Ja mamy minusy? A, za linii Marginota. A zapomniałem praktycznie. A to już Brytyjczycy się tym zajęli. Ja nie muszę tracić punktów politycznych na to. A jak Brytyjczycy się dołączą do wojny po stronie Polski, no to tak czy tak. My też. Jak tam wy przetrenowani? Tak, no to wy dołączacie tutaj z powrotem, wy dołączacie do tego frontu. Wy się kończycie szkolić. Musicie szkolić. Też już nie musicie się szkolić. 43 dywizje wchodzą obok linii Marginota. Jak coś zapiszę, że się okaże, że jednak Włosi mnie kurwa przepchnął, to się zesram chyba. Wiecie? Ale śmiesznie to mi wyszło. 50 jedności narodowej, czyli już trochę taka zmobilizowana Francja jest tutaj. Dantish of War, moje dużo komunizmu, w ogóle ten faszyzm jest dosyć mały. Kurwa, tylko demokracja. Tym mogłem to robić od początku, bym Wielką Brytanią to zrobił i bym zostawił Niemcy na demokrację i by... No nie, tak... Demokratyczne Niemcy i tak by wojny wypowiadały. Bym ich wziął do aliantów, no przecież nie, no, osi by nie zniszczyli. Dobra, shit. Never mind. Wyposażenie mamy, zaopatrzenie, może jakiś landizik do Polski, chociaż teraz już za późno, bym musiał wszystko płynąć naokoło. Poland refused German. Tak. Zapisujemy grę jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4, mam nadzieję, że wam się podoba, że kończy odcinki jak Polsat w najlepszych momentach. Do zobaczenia, cześć, pa.